Ty, a czemu to się wyświetla 5 na 5 w tym cywilu? Nie wiem, u mnie jest. O, teraz jest. Ja mam 4 na 4, a wcześniej było 0 na 3, czy jakoś tak. Nie wiem. XD. No ciekawie, Przejmuję na ciekawie. konto od tego. Ach. Regina. Za sekundę wrócę. Dobra. To powiedz mu, że mam wysiadać z tego czołgu, bo zaraz będzie rozstrzelanie. Jestem. Bad boy. Ja jestem związany, chyba możesz mnie rozwiązać? Na tym polega ta misja. Ale... A ty nie jesteś związany. U mnie ty nie jesteś. A nie, to beka. Ale to co, my czekamy aż oni nas rozwiążą? Tak, tutaj wbije do nas... Zobaczysz. No nie no, po... Ogólnie plan jest taki, że... Ej, dobra, szept. Słyszysz mnie? Tak. Ej, dobra, to tak. Tutaj przyjdzie ktoś nam pomocny i jeden z nas zdejmie z niego... Znaczy dostaniemy nóż, nie? I kogoś tam będziemy musieli kliknąć tym nożem. Ja? I potem ten jeden, jak już jeden z nas weźmie mundur, to... O, chyba idę tu. Ten trzeba będzie pójść po drugiego, przyprowadzić go tutaj i też zatrupać, żeby zabrać z niego mundur. Okej. Okay. Potem będziemy musieli znaleźć jakiegoś... tego rangą. Nie ma cecha distance, nie podoba mi się to. Halo? No cóż. O, Andryk. Umarł. Weź poczekaj. Co to za? Czekaj, bo kurwa on wyszedł z tej linii tam, co się stało? Skikowało go. Ja pierdolę. RP zepsute. Co, że się odjebał? Arma mi się wysypała, tak totalnie. A nie, no bo... I po prostu mówi... Ja mam w chuj... Mnie teraz będzie przerzucać z powrotem. Ja mam w chuj mało klatek generalnie i mówię, nie ma cecha view distance, to mi się nie podoba, bo już sobie nie mogę ograniczyć. No to ja miałem dużo. No ja mam 30, nie? Także... Tak. Dobra, wracam tam. Ty.
Nie no, u mnie jest dobrze. Wyświetliło, że gra Trenches jest nieaktualna. No, a dobra, na serwerze jest nieaktualna. Nieważne. Amerykanie? Biegiem, słuchajcie. Czy tutaj... Macie tutaj kosę. Ja was uwolnię. Pierdalajcie stąd. Chodzi o... Uważajcie, na dole macie dwóch żołnierzy, jednego medyka. Leczy rannych. Drugi stoi w drzwiach. Poczekajcie chwilę, tu macie gdzieś pistolet. Zwolniony jesteś, bo nie wiem. Wy nie jesteście, bo u mnie nie. Nie, no, u mnie też. Ja zostałem skuty. Chodzi. Czekaj. Nadal jestem skuty. No mnie rozkuło i znowu skuło na chwilę. Znaczy... Czekaj. Teraz? Teraz. Weź Zeusa nas odkuj. Coś się zjebało i chce było odkryć przez Zeusa. Kurwa. Chyba... Nigga dead. O. Skuwaj cię z powrotem. Ja pierdolę! Nie mów mi, że ustawiłeś w misji, żeby nas kuło. No, ustawiłem, żeby się zaczęli, kurwa, jako tego. Respić. Tylko nie wiem, czy jest respawn dla nas. No, zrespcie się. Tam jest dla was respawn point. Już wa... Te, co to jest? No co, no leży trup, to biorę, nie? Już was te pamtam. Ja pierdolę zaraz. Nie ludź go, wyrzuć. To tylko lornetka. No wyrzuć. No dobra. Już. Kekno jakby nas skuło teraz. Ja szukałem tego pomieszczenia. Tu u góry jest, no właśnie, ja tam szedłem. Ja na górę chodźcie. Byłem tu przed chwilą. Tu jest drugi, tu jest chodźcie. Zostałem teleportowany. Dobra, wbijać tu znowu. Cięcie. Dobra, Amerykanie, macie tutaj kosę. Mam tu jeszcze muszę... Plecaku. Ja spierdalam, powodzenia. No ma wszystko z nim w porządku. Zajebiście. Wszystkie są zgodne. Czekaj chwilę. Działa. Ile mamy ammo? Ja muszę sobie... Sprytnie. Dawaj. Mam 27 klatek, nie? Nie wiem jak ty. Ja muszę... bo ustawienia mam takie stokowe, nie? Jak stokowe?
No tak jest wanilijowe. O dobra, już działa. Ale o to ile masz klatek? 22. No właśnie. Uff, bad boy, chodź tu, bad boy, bad boy. Już moment. Zabiłem tam typa, a tam jest pełno naszych martwych. Dobra, wziąłem. Zdaniem. Tego nie mogę zlucić. Możesz go zlucić? A bo on żyje cały czas. Kleine Zigaret? Kleine Weiß. Możesz go zlucić czy nie? Czekaj. Próbuję go. On cały czas żyje. Do tego. A tam medyk kurwa był i zniknął. Nie zrobisz tak. Idę do tego. Dobrze, że za mną chodzisz, nie jednak to jest. No co? Spóźniłeś mocno, synu. No już mi znika ciało. Nie. No David, co mu się zrobił? Co miałem? Widzę kurwa Niemca, tylko zabijam. Kupiamy stąd, my jesteśmy Niemcami teraz. Wolę nie ryzykować. Ale patrz, będziemy mieli więcej bandaży z niego. Jedziemy stąd, bandy. Czekaj. Ty, to był medyk, pa, on ma sporo. Ty, nie mam mapy. Ja mam mapę. Jedziemy. Ja wziąłem. Dawaj. Gdzie mamy jechać? No nie wiem, nie mam mapy. Masz, daję ci mapę. Tylko ja nie wiem w ogóle jaki mamy task, jak gdzie mam przyjechać. Prowadź mnie.
głośniej, albo sobie zgłośnij mikrofon, bo cię przyciszyło poprzednie do pojazdu, nic nie słyszę. Ja. Ale jest good? Ja, jest good, jest good. Chociaż na zwykłą rozmowę, może bez krzyku, ale nie na szept, bo... A, teraz jest dobrze? Tak, weź zdejmij te okulary. Czemu? Wziąłem je od Niemca. Ale to są awiatory. Coś tam jedzie. Pa, auto. Dobra, zachowujemy się normalnie, nie? Czterech ludzi w środku. Zwykłe hełmy i kierowca z czapką. Idziemy? Nie, czekaj, kogoś... Ctrl C, ale pogłoś ten mikrofon, synek, bo mam cię tak cicho. No, zaraz na streamie będę tak głośno. No, to pogłoś w tesie, a nie... Jak to marudzicie, że głośno, pogłoś... No nie wiem, no mam cię strasznie cicho teraz. To teraz, a teraz lepiej? No, jest lepiej.
To jeszcze lepiej ma być. Nie no, jest okej. Okay. Ja i tak sobie plus 10 dałem na TS-ie na ciebie. Tak w ogóle wiesz, że możesz w OBS-ie osobno ustawić, a w... Tak, wiem. I miałem ustawione w OBS-ie pod ten głośniejszy. Znaczy cichszy. Czekaj jeszcze chwilę. Muszę sobie headboba zmienić, bo... No ja to samo miałem. Gdzie tu jest ten headbob teraz? Ty, gdzie jest headbob? W grze. Jesus. Nie wiem, jakby jakieś rakiety albo co? No to nie wiem, co robimy. Tu nikogo nie ma. Totalnie. Masz tą mapę? No mam. W którą stronę gdzieś nie wiem. Co to robi? Chodźmy tam. Idzie ktoś do nas tutaj. Jest ostrzał na posterunek, by się położyli. W lewo chodź. Cały czas idzie za nami jeden typ. Niech idzie. Może lubi. O, oh, fuck, przyzerwałem, sorry. Oj, oj, oj. Hej! Hej! Was machst du? Wir machen ein Patrol. Auf der Borderseite! Sofort! Nein, nein, wir Jawohl. Haben einen Patrol! Jawohl! Ha? Einen Patrol! Ah. Ja? Alles gut? Nee. Ja, wir gehen sie! Wir gehen! Czekaj, bo nie mogę zacząć biegać. No i co? Gówno. No nie wiem, stary. Wracamy do auta, spierdalamy. Może na front chodźmy. No ale... Zabiją nas i tyle będzie. Może spróbujmy ich wyczyścić i się jakoś dogadać z naszymi. Co, cały ten posterunek tam? Nie. To moje auto, pa. Znaczy ten opancerzon, ale... jak to się nazywa? Mogliśmy to przejąć i ich zajebać wszystkich. To jest SDKFZ 222. Zabijemy ich i się zawiniemy. Ilu ich tam jest? Zobaczmy jeszcze na froncie, co tam było. Tam było ze 3-4 może. No to... Będziemy mieli auto przynajmniej z... ten... Z... O, idzie, uwaga. O, czekaj, ty, widać ich tam, zobacz. Idzie, idzie. To jest wróg. Outer border side. Ja. Seine Bestellung.
Ich habe, ich habe... Nein! Ge Albert Wolfgang! Jawohl, wir gehen! Wir gehen! Przed nami jest coś, uwaga. No tam w ogóle już chyba wroga widziałem. Strzelił mnie, kurwa, co jest? Was wadas! Nie. Dobra, idziemy. Zastrzelmy go, bo on do mnie strzelił. Dobrze, dobrze. To mi sobie patrzył. Drugi. Nie, ale to jego chyba tak dropi, bo się przełączył z bota na Zeusa. A co oni tam na tym czacie piszą? Nie wiem, chyba tak jakbyś napisał. Nie, napisałem na lokalnym. Co to za dwa typy w bluforze? Aha. No jesteśmy w tych cywilach. Każdy z tego pija jest coś nie odróżnia kolorów. Dobra, idziemy? No idziemy, czekaj, mam mapę dodatkową. Rzucam fioł tu. Nice. Dzięki. Idzie kurwa do nas patrol. Halo? Ich kann nicht hören, Sie, ja? Słyszysz mnie? Moment. No siebie nawzajem słyszymy, to... Was? Ich kann nicht hören. Nie wiem, wbić do nich na Discorda? No nie wiem. Wbiję. This Hans is dead. Luca, Luca. A teraz mnie będziesz słyszał dopiero. No, co? Worstowi wywala tego errora na tym spiku cały czas, a gazu nas nie słyszy.
No i ludzi tak dropi strasznie, zauważyłeś, nie? Ale nie, no nie, nie jak drop. Aha, no to, że, to przez wydajność moim zdaniem klatkową tak dropi. Arma nie wyrabia. Nie, no tam było, że jakiś version mismatch. A to ten. No to, nie, to version mismatch to jest jak się konektują, bo na serwerze jest nowszy ten. Grad Trenches po prostu. Znaczy, na serwerze jest starszy, a my mamy nowszy wszyscy 5. Ale to nie ten. Ale nie mam superki. Dropi przez to, że... że po prostu w ten się skupiło. No a czemu się nie słyszymy z nimi? A to nie wiem. To już arma, nie? Bugi. Bugi. Mówić, ja bym się cofnął. Dobra, cofnijmy się tam do tego. No, dobrze mówisz. Wiemy. W ogóle czemu ciała tak szybko znikają? Pewnie dlatego, żebyśmy mieli jakiekolwiek szanse. Halo, panowie, słyszycie mnie? No. Tak. To zajebiście, dobra, idźcie dalej. Okej. Ty możesz skakać? Masz wyekwipowany nóż? Nie, mam Lugera. Weź ten nóż na wszelki wypadek. Wolę mieć Lugera. Czekaj, ja powinienem mieć tego. No właśnie, mam... ja już wiem, czemu ja nie mogę skakać. Poczekaj sekundę. No bo nie masz skonfigurowanego, tak? Nie, mam skonfigurowany, tylko inaczej. Właśnie. Bo gruby jesteś! Który to był? Weź mi... Resurrection 1. Resurrection 1 do skakania, tak? No i do przechodzenia ogólnie, no, taki uniwersalny. No. Dwójka to jest do interakcji, tak? Nie wiem, nie pamiętam. Czekaj, już ci mogę powiedzieć. Dobra, działa. Dwójka jest do używania. Gdzie ten posterunek był? Widzę, wycofują się. Oh shit, they are moving in health. Okej. Czekaj, powiem im jeszcze coś. Ja jestem tutaj obok, co chcesz powiedzieć? O, dobra, dobra, to mówię tutaj gazu. My będziemy coś mówić po polsku bez żadnego udawania łamanego niemieckiego. Także tam... To znaczy, jakbym się wspomagał trochę tłumaczem, to bym był w stanie, bo no, tam ten niemiecki niby jednak... No, ale załóżmy, że jednak rozmawiamy z Niemcami po niemiecku, a między sobą po angielsku. Tak będzie łatwiej. Dobra. To też będzie mi łatwiej. To lećcie, panowie, na wojnę. Dobra. Żydów. Czarnych. Pocisk pierdolny tu. Ładki. Ty, no dużo ich tam teraz jest. Co my właściwie robimy, bad guy? Czekaj, co? Co ty chcesz? Dużo ich tam dalej jest, nie wiem czy widzisz. Chyba, że wsiądziemy do pojazdu i spierdolimy. Ale patrz, możemy... Czekaj, odsuńmy się, możemy zrobić tak, że patrz... A, jak... Nie stójcie tak tam, gdy do nas auto pierdolnie! To za pajace. Fuck. Patrz, możemy zrobić tak. Możemy zrobić tak, że rzuci się im granata jakiegoś. Tepnie się żywych i rozwalimy z tego pojazdu tych, którzy tam żyją. No czekamy na przeciwnika, nie? Już blisko są, widzieliśmy ich nawet. Nie są blisko, już kurwa na front w tej chwili. Rozkazał pułkownika Jürgena. Ale to front przychodzi do nas, nasi żołnierze się wycofywali tam. Bo przegrupowanie się żołnierzy. Co wy tu robicie? Z takiego rozkazu? Próbujemy ustanowić jakąś obronę w tym budynku. A budynek jest rozjebany żołnierzy. A
Ale to... Mędziur! Dobra, z nic nie gadać. Czekaj, ja muszę tego supresa sobie wyłączyć. Debilu jebany! Muszę sobie tego supresa wyłączyć, bo mnie chuj strzeli zaraz. Czekaj, ja sobie wezmę... Mam nadzieję, że mnie reszta nie zobaczyli. Dobra. Kolejny. Wiem, że zemdlał, czy coś. Ty idź do tego drugiego, ja się nim zajmę. Dobra. Mieliście może od to, bo tutaj... No tu jest kres, co się dzieje? Gdzie jest okno? Ranny byłem. Zamknięty jest, bad guy. Jak to jest zamknięte? Pojazd jest zamknięty. Idź się ustaw w budce wartowniczej, będziemy planować security. Ale mi blędziora zrobiłeś, kurwa, człowieku, no nie? Nie psuj imersji gazu. Nie ruszajcie się, proszę. Hej, Arlet. No? Co to za kres? Gazu, wyszedł, blokuj ten pojazd. Już mamy kluczyki z trupa. Modułem dać unlock albo dwa razy lewym i w jego konfigu da się chyba. A pomyśleliście, kurwa, że w tym pojeździe ktoś może być, panowie? Fuck, a jak go wyjąć? Ej, zgubiłem Lugera. Hans, wyjdź, potrzebujemy cię tutaj na chwilę. Hans? Zgubiłem Lugera, mordo. Hans, wysiądź proszę. Halo? A, co tu się dzieje? Wezmę sobie z niego tego Lugera, bo... O fuck, widział nas. Dobra, no jako zdechłeś, Armedzik. Ale zostałem dobity na glebie, no jak to tak? Ale to nie wiem, jak mógł zostać dobity, bo to cię musiał jakaś, wiesz... Gazu mnie dobił! weź ten, tutaj masz arsenałek i weź się pobaw z armawczakami, nie? Pewno zaraz do ciebie dołączy ten.
Chcecie jakiś pojazd? Nie. Jak się pytają o was. Sie zu 100 Meter, östlich. Halbwegs hinten.
Thank you.
Jak się armet snajpi do armaszczaków? Asorcik? Ej, bo masz obok siebie czołg, nie? Ja ci tutaj dam Panzerfausta. Ty, no ale ja w ogóle nie wiem, gdzie oni są, bo ja widzę tylko Niemców, a... Tak, a... bo ja ci dałem niemieckiego Sajda. Co? No dałem ci niemieckiego Sajda, jesteś Niemcami, żeby cię do ciebie ale... strzelał, ja nic. No właśnie, jak mam niemieckiego Sajda, to Shermany będą do mnie napierdalać. To masz właśnie do ciebie Panzerfausta, cyk. Weź mi powiedz, gdzie oni są, bo ja nie widziałem graczy od... No masz czołg kiedy... na prawo obok siebie. No czołg, okej, okay. A... Na wprost tak naprawdę, teraz zacz. A wróg? W sensie oni? Wróg ogólnie są w mieście, wszędzie. O w dupę, co tu się dzieje? Znaczy, na prawo jak się spojrzysz, to masz czołg. O, 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 tam, ten panzer. Taku przejął panzera. Aha! Tylko okay. Jak się do niego zakradniesz, to będzie zajebiście, bo to ma mały zasięg. Okej. Okay. O kurwa. Fuck!
jeszcze, nie? Nie, 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 nie umierasz mi tak szybko. Chcę to zobaczyć. Jak coś tak babkę to uczyć na rękach. Okej. Halten dieser Position. Uważaj, tam wyszli dwójka czołgów, wyszło. Obserwują perymetr. Daleko ten czołg? Od tej strony ich, od tej strony się nie widzę. Jak dojdziesz do tego braku pyłu przed sobą, znaczy braku pyłu, tak. Oni chyba czołg, oni zostawili czołg, zostawili czołg. Masz jacka na ster.
Strzelać czy nie strzelać? Pana kurwa, lepszej w całym życiu nie grałem. Ale w sensie dziwnie się skończyła. Ale jest, było super. Gazu. O ja pierdolę. Kurwa Wars, naprawdę najlepsza misja na świecie, kurwa. Kurwa. Gazu. No. Gazu. Zajebista była. Gazu. Ale nie wiem, jakie to by były takie dobre FPS-y. Gazu, dobre? Mówię do ciebie. Nie ma go. No co? Ja miałem dobre. No, chciałem cię się zapytać, co to ma być do kurwy, jak ja ciebie biorę do niewoli, cię, więc twoi żołnierze ci odpierdalają i nie, ty bierzesz innego bota, zanim tamten zdechł. To był błąd. To był mówisz o tym błąd. Na samym końcu? Tak, na samym końcu. Potem się okazało, że miałem cały czas broń zabezpieczoną, bo zmisklikowałem i próbowałem się bronić, tylko gazu mnie odpierdolił, mimo że napisałem, że mam broń zabezpieczoną. Żeby mnie podniósł przynajmniej, żeby cokolwiek zrobił, bo byłem cały czas z tym, nie mogłem nic zrobić, co nie? Się nie mogłem zorientować, o co chodzi. Ja zacznę od tego, że ja poproszę o taki totalnie szczery w chuj co się podobało, co nie. Bo ogólnie z mojego punktu widzenia takie improwizki to ja jeszcze kurwa w życiu totalnie nie widziałem. I mi się osobiście nie wiem, z mojego, nie mówię oczywiście o tym, jak zeusował gazu i wacu, bo akurat zeusowali zajebiście, ale mi się nie podobało głównie z powodów army. Mianowicie bez przerwy miałem errory na TeamSpeaku, pomimo tego, że resetowałem go jakieś chyba kurwa z 10 razy.
I w sumie nie mogę nic do nikogo mówić, więc u mnie całe RP od razu poszło się pierdolić, bo próbuję coś do kogoś powiedzieć. I w jednym uchu słyszę, jak ktoś do mnie mówi, a w drugim uchu słyszę bez przerwy na TeamSpeaku: error, error, error. I okazuje się, że oni mnie nie słyszą i ja ich słyszę, więc zajebiście. Ja ciebie, ale no... ja ciebie słyszałem, Wars, dużo. Tak, ale czasami się... No bo często też nie słyszeliśmy. Ale właśnie przy TeamSpeaku, jak próbowałem robić to jakieś tam RP, to... Jest marzec teraz? Tak, marzec, dobra, dzięki. No, nie wiem, ja mam średnie zdanie co do tej misji, bo nie poszło totalnie z planem, ale jak się wam podobało, to jestem zadowolony. Ty pierdolnięty jesteś, zajebista była ta misja. Była super. Mi się trochę nie podoba, że musiałem dowodzić, mimo że nie wiedziałem, że będę to robił, co nie? I sorry za to kulawe przeprowadzenie natarcia, tylko my naprawdę się zbieraliśmy w grupę i w momencie, w którym mieliśmy wchodzić na natarcie, dostawaliśmy albo moździerze, albo z karabinu maszynowego wszyscy. Moździerze nie było, bo się bardzo starałem, żeby was tym moździerzem nie pierdolnąć. Dobra, panowie, ale to może do kolejności. Cisza, dobra, po kolei, lecimy od góry. Ja się muszę iść oddać, dobra. Daniel Scott, oddajcie mi admiral. Kar 98, boy or 12 armavtax. Bardzo przyjemnie mi się do was snajpiło. Ale to zabiłem cię, kurwa, jak tam leżałeś nie, w tym drzewie, nie, nie, tam nie. Ja żyłem cały czas. Ale był moment, w którym leżałeś na południu od miasta za drzewami przy tej szopie z drewna takiej. Bo nawet wiedziałem, że to ty, bo patrzałem przez lornetkę, był niemiecki żołnierz, poczekaj, który się bardzo inteligentnie przy zachowywał. Przy której szopie? Ja na południu szopie miasta jest taka drewniana, taka duża drewniana szopa. I to mogłem ja za nią leżeć. No, tak. Z karabinem maszynowym? Z karabinem maszynowym? Ze snajperką w choince leżał. Wyjęcie po niego przebiję. To jest garanda, to zaczął uciekać. No tak, i nie trafiłeś mi wtedy, tam... Ja nie wiedziałem, bo się nie widziałem tam potem, ale przynajmniej się odpierdoliły. Pod drzewkiem co leżałem i zacząłem uciekać, to nawet drzewkiem, nie dostałem no. wtedy. My nie mieliśmy ani jednego snajpera, więc to było no trochę... Generalnie głupie, trochę bo... się wkurwiłem, jak mnie gazu dobił, jak jeszcze grałem z Batmanem. No ale... Nie, ja się nie dobiłem. No to dlaczego umarłem? No... Jedną kulkę dostałeś mordy i potem ja się od razu wyjebałem. To po prostu nie wiem, co się just stało. Arma thing, może wiesz? Ragdoll mnie dobił twój. Prawdopodobnie Ragdoll cię zajebał, wiesz? Bo tak, dwa ciała, będą cię było dwa ciała w jednym. Tak czy inaczej, snajpiło mi się fajnie i no, podobało mi się generalnie. Dobra, ja bym wprowadził taką zasadkę do tych naszych debriefów, żeby idąc pierwszy, jakby, znaczy nie o tyle co po kolei, tylko niech pierwszy się wypowie Mission Maker, potem dajmy Zeusom się wypowiedzieć, a potem reszta po kolei leci, co wy na to? Mi to okej, tylko wyjebcie Boba, bo przebija, a go nie ma. To wyszli ten. Dziękuję. To ja jeszcze tak się, dodam, bo Wacu się mnie pytał, czy cały tutaj zdekonspirować ten cały plan, tą całą tajemnicę i tak dalej. Ogólnie w misji, jakżeście się zaczęli pytać o te sloty cywilów, to, nie? Czekajcie, bo jestem trochę poza kolejnością, kto teraz mówi. No, ja dekonspiruję cały tajny plan, jaki był w tej misji. Okej, opójcie mi z powrotem na TS-ie, Arnold. Ogólnie te dwa sloty cywilów to były sloty dla jeńców. I tak naprawdę, jakżeście się zastanawiali, co się Carson pytał, co tu robi jakiś Will Whitesmith i jakiś, kurde, Damian coś tam, nie? To zrobiliśmy tak specjalnie, że oni są jeńcami i jakiś tam sobie Hans im pomaga spierdolić stamtąd. I mieli tam jakby do wyboru dwie rzeczy, że albo mogli wam pomóc w tym natarciu od środka, albo sobie spierdolić. I w sumie wyszło na to, że spierdolili, ale potem się zawrócili. W sumie tu się skończył cały plan, jaki dla nich był. Gazu tam zabił w sumie Armeda i Armed zaczął do was snajpić. A potem bad guy został złapany. Ładnie mu się udało roleplayem zagadać z oficerem. Dostał MG42 i powiedziano mu: zapierdalaj na front. Po czym umarł i zrespił się w waszej bazie. Ej, powiedz najpierw, co zrobiłem, zanim umarłem. A, bo ty chyba rozjebałeś cały tego, nie? Cały sztab rozjebał. Najpierw próbowałem jakoś tak się, bo jak przyszedłem...